Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Ja jestem Dawid i dzisiaj będziemy sobie testowali, a na końcu podsumujemy całą recenzję płyty głównej dla procesorów Intel Haswell. Będzie to konstrukcja MSI z chipsetem B85, a mianowicie model B85G43. Zapraszam. Jeżeli macie wrażenie, że gdzieś już tą płytę widzieliście, to po części jest słuszne, ponieważ poza chipsetem, no i oczywiście związanymi z tym ograniczeniami, ta płyta niczym się nie różni od Z87G43. Mamy tutaj sześciofazową, chłodzoną sekcję zasilania procesora. Mamy tutaj cztery sloty na kości pamięci typu DDR3 i oczywiście gniazda kart rozszerzeń. Dwa razy PCI Express raz 1, jedno PCI Express raz 16, jedno PCI Express raz 8 oraz 3 PCI. Co warto zaznaczyć, to że podobnie jak w przypadku Z87G43, także i tutaj mamy oficjalne wsparcie tylko dla technologii Crossfire, natomiast jeżeli będziemy próbowali łączyć te karty w Nvidia SLI, niekoniecznie zakończy się to sukcesem. Sam chipset jest również chłodzony, mam tutaj stosunkowo duży radiator, który sprawdza się w praktyce bez najmniejszych problemów. Z łącza tam mamy 6, 2 wertykalne oraz 4 horyzontalne. Porty SATA są rozmieszczone w sposób dosyć logiczny, podobnie jak to miało miejsce w przypadku płyty wcześniej testowanej Z87G43. Pierwsze dwa porty, choć są pionowo w stosunku do płyty, nie ma problemu z ich kompatybilnością, ponieważ znajdują się poniżej karty graficznej pierwszej. Jeżeli karta będzie zajmowała tylko dwa sloty, bez problemu podepniemy tutaj przewód. Natomiast w przypadku drugiej karty, kiedy możemy łączyć karty w Crossfire, porty są już umieszczone w stosunku do płyty równolegle i tutaj też konfliktu z przewodem SATA nie będzie. Natomiast inaczej sprawa wygląda, jeżeli będziemy mieli kartę graficzną długą i taką, która zajmie więcej niż dwa sloty na naszej płycie głównej. Tutaj już może być problem z umieszczeniem przewodu SATA w tych pierwszych dwóch slotach. Co do gniazd rozszerzeń, portu wejść-wyjść z tyłu, no tutaj mam dokładnie taki sam układ, czyli tylko dwa porty USB 3.0, 6 portów USB 2.0, jeden port combo PS2, pełnowymiarów HDMI, DSAP oraz DVI. W sumie możemy więc podłączyć nawet na zintegrowanej grafice Intela do trzech monitorów. No i oczywiście wyjścia z karty dźwiękowej, wszystko to standardowe 3,5 mm mini jacki. A teraz drodzy Państwo, BIOS, czyli to co w zasadzie interesuje nas najbardziej na naszej płycie głównej B85G43. Układ niemalże identyczny, tak samo kolorystyka właściwie identyczny jak Z87G43. Te płyty główne różnią się w zasadzie tylko i wyłącznie chipsetem. Jeżeli chodzi o funkcjonalność BIOS-u, jest ona bardzo zbliżona. Natomiast z oczywistych względów, jako że B85 to tak jakby trochę kastrat, tak i tutaj nie mamy tak szerokiej możliwości zmiany funkcji OC. Natomiast to, co widzimy i co za chwilę Wy zobaczycie, to fakt, że nawet nie korzystając z takich funkcji jak PLL, mamy możliwość wykręcenia na chłodzeniu powietrznym max z naszego procesora. No i zobaczmy ustawienia, jakie ja tutaj mam dla naszego podkręconego Haswella. Nożnik procesora 47, Fixed Mode, czyli jest on stały, nie zmienia się w zależności od obciążenia procesora. Tutaj reszta funkcji jest na auto. Napięcie wejściowe jest podniesione na 1820. Funkcja Override Mode jest aktywna dla CPU Core Voltage Mode, a napięcie samego procesora jest podniesione na 1350. Idziemy sobie dalej, możecie zobaczyć, tutaj większość opcji w zasadzie jest niezmieniona. Co ciekawe, zobaczcie, że również zostawiłem praktycznie aktywne niektóre funkcje związane z oszczędzaniem energii. Natomiast mamy wyłączone C1E, czyli ten najniższy poziom energetyczny, no i jest włączony Hyper Trading, czyli mamy aktywne 4 rdzenie i 8 wątków. Podobnie jak w przypadku wcześniej testowanych płyt głównych, i tutaj mamy możliwość zapisania swoich profili OC, eksportowania i importowania profili na przykład pamięci USB
Mamy również możliwość kontroli prędkości obrotowej wentylatorów, ustalania limitów tutaj temperaturowych. No i oczywiście Board Explorer, czyli możemy sobie zobaczyć, co jest podłączone, gdzie jest podłączone, jak wygląda nasza płyta główna na takim prostym schemacie. Jeżeli chodzi o funkcję M-Flash, spełnia ona dokładnie to samo zadanie, co w płytach głównych MSI z wyższymi chipsetami Z87, czyli prosta, szybka aktualizacja BIOS z pendrive'a. Wiemy już, jak wygląda BIOS naszej płyty głównej z chipsetem B85. Jesteśmy już po OC, zapoznaliśmy się z najważniejszymi funkcjami. Czas rozpocząć testy całej platformy. Będą to standardowo dwa programy, czyli PC Mark 8, program, który sprawdzi nam wydajność całej platformy. Ja odpalę tutaj test Creative. Oczywiście wybieram tutaj GTX 770 jako kartę, która będzie nam napędzała tutaj OpenCL. I rozpoczynamy test Creative. Test już będzie leciał w tle. My za chwilę sobie zobaczymy już gotowy wynik całej platformy po OC. Pamiętajcie, test platforma troszeczkę zmieniona, ponieważ z lepszym, z mocniejszym, z wydajniejszym coolerem, który pozwolił nam na utrzymanie napięć takich w miarę przyzwoitych 1,350 i OC do poziomu 4,7 GHz z jeszcze w miarę rozsądnymi temperaturami. To jest wartość jak najbardziej używana. Wszystkie testy bez problemu tutaj ten procesor przechodzi. Pamiętajcie, że wcześniejsze ustawienia, takie jak mieliśmy na płytach głównych chipsetem Z87, na tej płycie były praktycznie dokładnie takie same, dopóki nie zmieniliśmy po prostu chłodzenia. Tak więc tutaj rusza już test na podkręconej jednostce, za chwilę wynik, a potem jeszcze przeprowadzimy sobie test programem 3D Mark Firestrike. Zapraszam. Nasze testy w zasadzie już dobiegły końca. Przyjrzymy się na początek wynikowi benchmarku, który widzieliście, czyli PC Mark 8. Wynik całkowity platformy to 3626 punktów. Natomiast również przeprowadziłem test programem 3D Mark, tylko i wyłącznie Firestrike, ten najbardziej wymagający, natomiast nie w wersji tej hard, tylko podstawowej. No i zobaczmy wynik też całej platformy, bo dzisiaj interesuje nas wynik platformy, to 7129 punktów. Testowana przez nas dzisiaj konstrukcja Intela kosztuje w Morelenet 319 zł. To jest moim zdaniem cena niewygórowana, jak za płytę, która pozwoli nam osiągnąć maksimum z naszego Haswella na chłodzeniu powietrznym. Mimo tego, iż mamy tutaj zubożony chipset B85, a nie topowy Z87, płyta pozwoliła nam na osiągnięcie maksymalnego taktowania procesora na wszystkich rdzeniach z włączonym HT, czyli 4,7 GHz. Jeżeli chodzi o testy wcześniejszych płyt, tutaj nawiążę do wyników 4,6 GHz. Oczywiście taki wynik był na tej płycie maksymalnym możliwym ze starym chłodzeniem. Natomiast dzisiaj mieliśmy w naszej platformie testowej mocniejsze, wydajniejsze chłodzenie i jak się okazało, jeszcze te 100 MHz możemy pójść wyżej. Nie jest to kwestia ograniczenia płyty głównej, ale właśnie wysokich temperatur procesora. Co do wydajności przy takich standardowych taktowaniach, no to tutaj oczywiście ta konstrukcja nie będzie różniła się praktycznie niczym od tych zdecydowanie droższych, ale także od konstrukcji tańszych. Moim zdaniem jest to ciekawa płyta dla osób, które szukają konstrukcji oszczędnej, ponieważ musicie przyznać, że 319 zł to nie jest cena wygórowana, które lubią sobie podkręcić, ale które nie są jakimiś zażartymi, powiedzmy, overclockerami, ponieważ mamy tutaj jednak ten BIOS ograniczony i myślę, że to jest największym, może nie tyle minusem tej płyty, co taką cechą charakterystyczną, ale która może wpłynąć troszeczkę negatywnie na jej odbiór. Jeżeli chodzi o wyposażenie w porty wejść-wyjść, szkoda, że nie ma więcej USB 3.0, tylko dwa, wolałbym 4 USB 3.0, a 2 USB 2.0, no ale no cóż, Z87 G43 było dokładnie tak samo. Szkoda również tego oficjalnego wsparcia dla SLI, natomiast no, nie oszukujmy się, nie są to technologie ani Crossfire, ani SLI na tyle popularne w naszym kraju, żeby wybór płyty głównej był kierowany, czy był w ogóle wynikiem przede wszystkim właśnie chęci łączenia kart graficznych. Chyba, że ktoś ma coś takiego w zamiarze, to musi na to zwrócić koniecznie uwagę. Co do rozmieszczenia gniazd SATA. Moi drodzy, to o czym wspominałem w tym krótkim takim urywku, w tej krótkiej jednej scenie. Jeżeli mamy kartę graficzną, która zajmuje nam dwa sloty na naszej płycie głównej, nie ma problemu, jeżeli chodzi o ułożenie pierwszych dwóch gniazd SATA.
Natomiast jeżeli mamy do czynienia z konstrukcją o większych gabarytach, która zajmuje nam 2,5, a nawet 3 sloty, to niestety, ale wtedy tutaj będzie problem z podpięciem kabla sygnałowego do na przykład dysku twardego. Szkoda, że te porty też nie zostały umieszczone równolegle względem PCB płyty głównej. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o recenzję tej płyty głównej. Moim zdaniem jest to produkt jak najbardziej warty uwagi, tym bardziej, że jego cena jest atrakcyjna, a pozwoli nam również na podkręcanie i to nawet do granic możliwości procesora na chłodzeniu powietrznym. To by było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmach.